Dzień dobry, Sportowa Gdynia. Dziś 27 września ze mną jest Przemysław Dalecki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu. Spotkaliśmy się nie bez przyczyny. Witamy Was serdecznie w Gdyńskim Centrum Sportu. To już tradycja od wielu lat, że w ostatni weekend września zapraszamy na wydarzenia związane z Światowym Dniem Serca. W tym roku w formule innej, nie w formule tradycyjnej parkowego festynu, natomiast w formule online. Natomiast w ramach tej formuły to, co najważniejsze dla Państwa oferujemy, czyli spotkania ze specjalistami, dietetykami, lekarzami oraz zachęcenie do aktywności fizycznej dzięki naszym instruktorom. Tak będzie, dużo emocji dzisiaj, zapraszamy, będzie się działo. Zobaczmy najpierw, jak wyglądało to rok temu. Gdyński Bulwar, miejsce bardzo popularne wśród Gdynian, szczególnie w weekendy, dzisiaj stało się swoistą promenadą zdrowia. Mieszkańcy naszego miasta oraz goście mają możliwość skorzystania z bezpłatnych badań, m.in. EKG, glukozy czy innych pozostałych ważnych dla swojego zdrowia, tutaj właśnie na Gdyńskim Bulwarze, i co ważne, mają możliwość również skonsultowania ich bezpośrednio z lekarzem. Gdyńskie Centrum Sportu od lat wspiera aktywność i zdrowy tryb życia wśród mieszkańców Gdyni. Właśnie dzisiaj takie zajęcia odbywają się na Gdyńskim Bulwarze. Niezwykle popularna zumba, czy również inne aktywności sportowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem Gdynian. Dzień dobry. Naszym pierwszym gościem jest pani Magdalena Drażba, specjalista do spraw dietetyki i dietetyk Gdyńskiego Centrum Zdrowia, z którą porozmawiamy o chorobach sercowo-naczyniowych. Dzień dobry, pani Magdo. Dzień dobry. I od razu przejdziemy do pierwszego pytania. Czym powinna charakteryzować się dieta osób zagrożonych tego typu chorobami? Zdrowe żywienie, czy mówiąc szerzej, zdrowy styl życia jest podstawą profilaktyki chorób serca. Natomiast skupimy się na takich trzech podstawowych zaleceniach, czy też cechach diety, którą moglibyśmy rekomendować osobom właśnie z grupy ryzyka, bądź chcącym zadbać o swoje serce. Taką pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę my, czyli wszyscy specjaliści zajmujący się żywieniem, również towarzystwa kardiologiczne europejskie, amerykańskie i nasz Instytut Żywności i Żywienia, to dieta obfitująca w warzywa. To jest absolutny numer jeden, pamiętajmy o tym. Natomiast prawda jest taka, że jeśli pytam osoby, czy jedzą warzywa, większość odpowiada, że tak. Z obserwacji wynika jednak, że jemy ich zdecydowanie za mało. No i tutaj przechodzimy jakby do istoty sprawy. Ile warzyw powinniśmy jeść, jeśli dieta ma w nie obfitować? No właśnie. Mówi się o tym, że powinniśmy jeść 5 porcji warzyw i owoców. 5 porcji warzyw i owoców w proporcji mniej więcej 3 do 2 bądź 4 do 1, czyli zdecydowanie więcej owoców. No i teraz co to jest ta porcja? Porcja, jeśli chcemy mówić takim językiem dla nas najbardziej praktycznym, to tyle, ile zmieścimy w naszej dłoni, bądź jeśli chcemy być bardziej precyzyjni, 100 gramów warzyw. I to jest mniej więcej tyle, ile w ciągu dnia codziennie powinniśmy w naszej diecie zjeść. Oczywiście możemy zadać sobie pytanie, jakie warzywa najlepiej w tej diecie uwzględnić. Ja bym odpowiedziała, że wszystkie. Wszystkie, bo różnorodność jest podstawą zdrowego żywienia. Różnorodność przede wszystkim zapewnia nam to, że dostarczamy wszystkich składników, które w tych warzywach się znajdują. Więc sięgajmy jak najczęściej po warzywa surowe. Tam znajdziemy witaminy, na przykład z grupy C, tak jak papryka czerwona, bardzo obfitująca w witaminę C. Sięgajmy też po warzywa, które będą poddane takiej krótkiej obróbce termicznej. Na przykład krótko gotowane na parze, bądź zblanszowane, tak jak brokuł czy kalafior. Czyli różnorodnie oraz możliwie mało przetworzone warzywa. Dokładnie. I bardzo ważna rzecz, kolorowe. Może brzmieć to banalnie, ale w kolorach warzyw i owoców zawarte są ich aktywne składniki, które mają bardzo dobre, korzystne działanie również na nasze serce. Tu takim przykładem jest likopen zawarty w pomidorach. To jest taki związek aktywny zwany antyoksydantem, z grupy antyoksydantów. Tu przykładem jest choćby pomidor, który zawiera likopen z grupy antyoksydantów.
Może brzmi tajemniczo, ale jest to składnik, który bardzo dobroczynnie też działa na nasze serce. Czy na przykład owoce jagodowe, fioletowe z kolei, które zawierają inny antyoksydant, antocyjany. Także nie bójmy się kolorów w tych warzywach, bo one jak najbardziej są przede wszystkim naturalne i bardzo zdrowe. Czyli im bardziej kolorowo, tym bardziej zdrowo. Absolutnie tak. No więc poznaliśmy już pierwszą cechę. Co dalej? Kolejna rzecz, którą rekomendujemy osobom z grupy ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, to oczywiście mniej soli, mniej cukru. Czyli nie dosalamy, nie dosładzamy, ale mówiąc szerzej również, staramy się unikać tych produktów, które są głównym źródłem soli, czyli na przykład produkty wędzone, kiełbasy, wędliny, ser żółty, produkty marynowane czy peklowane, tak? To są produkty o bardzo wysokiej zawartości soli i dla tych osób są one zdecydowanie niepolecane. Jeśli chodzi o cukier, no tu oczywiście doskonale wiemy, że cukier jest główną przyczyną otyłości, a ta otyłość jest jednym z podstawowych zagrożeń rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, a zatem no niestety musimy unikać słodyczy, cukru w produktach. I tu zwracam uwagę na bardzo przydatną umiejętność i bardzo przydatny nawyk czytania etykiet. Sprawdzajmy, bo produkt produktowi też nie jest równy. To jest druga cecha diety, która powinna charakteryzować dietę dobrą dla serca. I trzecia, na którą trzeba zwrócić uwagę, no to oczywiście tłuszcze. Nie sposób nie mówić o tłuszczach, kiedy mówimy o chorobach sercowo-naczyniowych. I tutaj, zwłaszcza dla serca, kiedy mówimy o dobrych tłuszczach, mamy na myśli kwasy jednonienasycone i wielonienasycone. I już tłumaczę. Jednonienasycone kwasy tłuszczowe głównie znajdziemy w oliwie z oliwek, w awokado, w orzechach laskowych, w migdałach, w nasionach. A wielonienasycone to chociażby omega-6 czy omega-3, które są tu szczególnie polecane i szczególnie korzystne. A kwasy omega-3 to oczywiście morskie ryby, tutaj nasze lokalne dorsze, śledzie, jak najbardziej są zasobne w kwasy omega-3. Siemię lniane, nasiona chia to również są produkty, dzięki którym będziemy te kwasy omega-3 uzupełniać. Natomiast istotne jest to, żeby unikać tak zwanych złych tłuszczy. I w tym przypadku mamy na myśli nasycone kwasy tłuszczowe i tutaj znajdziemy je w produktach odzwierzęcych głównie, czyli mięsa, czerwone mięso szczególnie, ale też tłusty drób, te części, tak, które są bardziej zasobne w tłuszcz, tłusty nabiał, czyli śmietany, ser żółty, sery topione. To wszystko również jest niestety niepolecane. Pamiętajmy też, że kwasy tłuszczowe nasycone znajdziemy w oleju kokosowym i w oleju palmowym, które są pochodzenia roślinnego, ale też osobom z chorobami serca nie są polecane. I ostatnia rzecz, najbardziej tajemniczo brzmiąca i niepolecana, niekorzystna dla naszego serducha, to izomery trans kwasów tłuszczowych. Co się pod tym pojęciem kryje? Tak, to jest coś, co potocznie, nie potocznie, ale nawet na etykietach znajdziemy jako tłuszcze utwardzone, tłuszcze częściowo uwodornione. Po prostu tłuszcz cukierniczy niekiedy też występuje taka nazwa. I to są tłuszcze, które najczęściej znajdują się w produktach wysoko przetworzonych, w produktach właśnie cukierniczych, czyli we wszystkich niewinnych ciastkach kruchych, ciasteczkach maślanych nawet, w batonikach oczywiście, w chipsach, w fast foodach, więc no to są wszystkie produkty na cenzurowanym, tego powinniśmy unikać, a zatem podsumowując kwestię tych tłuszczy, bo to jest też ważne, że nie musimy ich unikać znacząco, czyli kupować produktów o niskiej zawartości tłuszczu, ale wybierajmy właśnie te, które znajdziemy w oliwie z oliwek, w awokado, orzechach czy nasionach. Czyli przede wszystkim mądrze. Wiemy już w takim razie, czego unikać, a w takim razie, czy może są jakieś diety, które są szczególnie polecane w przypadku osób z problemami, czy też narażonych na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Tak, oficjalnie rekomenduje się dwie diety, które jak najbardziej mogą stosować osoby właśnie, które muszą zadbać o serce, bądź jako profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych, bądź nawet jako element terapii już jakichś zaburzeń, tak, czy nadciśnienia, czy zaburzeń lipidowych. I takie diety to jest dieta śródziemnomorska,
która właśnie bazuje na oliwie z oliwek, dużej ilości warzyw, na rybach. Ale oficjalnie rekomendowana jest dieta tak zwana DASH. Nazwa tej diety, skrót od nazwy badania, które jakby zainicjowało w ogóle ten temat, Dietary Approaches to Stop Hypertension, czyli próbowano znaleźć takie sposoby, takie metody żywieniowe, które będą sprzyjać zatrzymaniu rozwojowi choroby serca. I rzeczywiście ustalono takie zalecenia, które są bardzo konkretnie określone, opisane i bazują mniej więcej na tym samym, na czym bazuje dieta śródziemnomorska. Czyli i o tym również, o czym wspominałam wcześniej. Czyli tu jeszcze raz, aby to dobrze wybrzmiało. Obfitość warzyw, ograniczamy cukier, ograniczamy sól i wybieramy te właściwe tłuszcze. Dieta DASH podkreśla bardzo kwestię ograniczenia soli, dlatego że ona jest szczególnie rekomendowana osobom z nadciśnieniem. Otyłość jest jednym z kluczowych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Co moglibyśmy polecić osobom z tego typu problemami w profilaktyce przeciwko tym chorobom? Tak, to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, że wraz z otyłością niestety rozwija się cały szereg chorób metabolicznych i często te osoby są obciążone nadciśnieniem, zaburzeniami lipidowymi, mówimy o podwyższonym poziomie cholesterolu, trójglicerydów, no i w konsekwencji rzeczywiście może zmierzać to do rozwoju miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca. I tu szczególnie ważne jest, żeby osoby otyłe miały świadomość, że redukcja masy ciała, która jest konieczna oczywiście, żeby poprawić stan zdrowia, powinna odbywać się stopniowo. Tu często popełniany jest błąd w postaci bardzo niskokalorycznych diet, które owszem na początku powodują utratę masy ciała, ale po pierwsze niestety ta utrata masy ciała nie do końca jest związana z utratą tkanki tłuszczowej i ma bardzo krótki efekt, tak? Po chwili wiadomo, pojawia się efekt jojo i w zasadzie skutek docelowy jest bardzo niekorzystny. Czyli stopniowa, co to znaczy? No najlepiej, jeśli jest to oczywiście z pomocą dietetyka, natomiast ważne jest, żeby redukcja kaloryczna diety była około 500 kilokalorii poniżej tego, co dana osoba spożywa. Wymaga to oczywiście analizy swojego sposobu żywienia. Ja zawsze naprawdę szczerze polecam, żeby zacząć od takiej analizy swojego sposobu odżywiania. Taki dzienniczek żywieniowy jest znakomitym narzędziem dla każdego z nas, żeby uświadomić sobie, jak się odżywiamy. Jeżeli jesteśmy w stanie już ustalić, jak to nasze odżywianie wygląda, ustalić, jakie mamy nawyki żywieniowe i wiemy, jesteśmy w stanie stwierdzić, które wymagają poprawy, to wówczas warto też stopniowo, powoli, po kolei te nawyki poprawiać. Okazuje się, że kilka takich zdrowych elementów można bardzo łatwo wprowadzić do codziennej diety. Czy moglibyśmy poznać kilka rad z tym związanych? Tak, oczywiście, bo okazuje się rzeczywiście, że to nie jest trudne. Przede wszystkim, co jest ważne, dieta musi być smaczna, więc czasami rzecz polega na tym, żeby znaleźć zamiennik zdrowszy produktu, który lubimy. Jeżeli na przykład lubimy wędliny, kupujemy no, różne wędliny, kiełbasy, nie wiem, szynkę pasztetową, to warto spróbować upiec samemu pierś z indyka. Jest to zupełnie inna jakość produktu, dużo mniejsza zawartość soli, ponieważ przyprawimy tego indyka oczywiście, natomiast no, nie będzie on gdzieś tam mocno, z dużą zawartością soli. Dowiedzieliśmy się zatem wszystkich najważniejszych aspektów dotyczących chorób sercowo-naczyniowych. Do zobaczenia wkrótce. Dzień dobry, nazywam się Monika Raszkę-Stróżyk i poprowadzę 30 minut pilatesu. Zapraszam do siadu skrzyżnego, ponieważ wszystkie ćwiczenia dzisiaj wykonamy w parterze. Przypomnę tylko, że jeśli nie możemy robić wszystkiego, to oczywiście robimy tyle, ile możemy. Pilnujemy swojego ciała, ono nam mówi, czy jest dobrze, czy jest źle, czy boli, czy nie boli. Także słuchać się swojego ciała i słuchać tego, co ja mówię.
Jeśli ktoś nie może siedzieć w siedzie skrzyżnym, wtedy sobie nogi bierze w ten sposób, albo w mały rozkrok. Także zapraszam do pozycji wyjściowej, prostujemy plecy, pępki podciągamy i cały kręgosłup ciągnie do góry. Zwróćcie tylko uwagę, żeby razem z tym ciągnięciem do góry nie szła nam klatka. Klatka piersiowa spokojnie opada, łopatki są ściągnięte. Zaczynamy głęboko oddychać. Wdech nosem, wydech ustami. Siedzimy cały czas jakby wysoko na pośladkach. Nie zaokrąglamy tutaj pleców, jesteśmy wystrzeleni w górę. Staramy się, żeby oddech był szeroki. Pompujemy też boki klatki piersiowej. Zróbmy jeszcze dwa razy. I ostatni. Wydech. Jedna ręka do góry. Skłon do boku. Pilnuj, żeby nie odrywać pośladka. Doklej pośladek do ziemi. Teraz wyciągnij rękę przód skos. I wracasz do góry. Druga strona. Bok. Pośladek siedzi. Przód skos. I wracasz. Druga strona. Bok. Przód skos. Wydłuż rękę. Poczuj nawet rozciąganie w plecach. Z jednej strony. I wracasz. Druga. Przód skos. Pępek zaciskaj do środka. Rękę ciągnij do przodu. Powrót. Jeszcze po razie. Bok. Przód skos. Wracasz. I ostatni raz. Bok. I przód skos. I wracamy. Ręce spłatamy z przodu w koszyczek i teraz będziemy zaokrąglać plecy. Z wydechem zaokrąglij pępek do środka i wracasz. I dwa. I góra. Staramy się wyciągnąć plecy. Trzy. One są długie. I wracasz. I cztery. I hop. I pięć. Pępek do środka. I góra. I sześć. I jeszcze dwa razy. Siedem. I jeszcze raz. Osiem. I góra. Splatamy ręce z tyłu w koszyczek. Teraz próbujemy otworzyć klatkę. Kto da radę, podnosi ręce troszeczkę do góry. Patrzymy w przód i trzy mocne wdechy. I jeszcze jeden. I wydech. Ręce za głowę. Zaokrąglij plecy i teraz zrób 5 krążeń korpusem w jedną stronę. Raz i zamykamy. Dwa, pośladki cały czas siedzą równo na ziemi. Trzy, pracuje tylko góra. Cztery. Jeszcze raz. I w drugą stronę tak samo. Raz, otwieraj szeroko łokcie i zamykasz. Dwa. Wysoko na pośladkach siedź. Trzy. Cztery. I jeszcze jeden. Pięć. Wracamy do góry. Ręce połóż się teraz z tyłu i nogi sobie układamy w ten sposób. Stopy stoją. Na początek z podporem rąk robimy kolana w jedną stronę i w drugą. Mobilizujemy sobie biodra. Staramy się docisnąć obydwa kolana do ziemi. Jeśli oczywiście te kolana nie bolą. Jak czujecie jakieś duże ograniczenia ruchowe, macie problemy z biodrami, z kolanami, to oczywiście nie róbcie tego w pełnym zakresie. Róbcie tyle, ile dacie radę, żeby nie wywołało to zbyt dużego bólu. Można trochę tu pociągnąć, znaczy mięśnie w udzie można troszeczkę poczuć przy dociskaniu kolanek, bo od pośladka. Ale to na pewno jesteście w stanie rozróżnić, czy to jest ten taki dobry ból, czy jakiś, nie daj Boże, zły. I teraz robimy to samo z rękami do boku i próbujemy troszeczkę się wyciągać korpusem do góry. Jeszcze kilka razy. Ostatnie dwa. I przechodzimy do klęku podpartego. Układamy nogi na szerokość bioder, ręce na szerokość barków. Dociągamy łopatki, plecy mają być proste, brzuchy są podciągnięte, nie wiszą, tylko schować te brzuchy. Teraz jedną stopę zadzieramy, podnosimy kolano centymetr nad ziemię, pilnujemy, żeby biodra zostały równo i odwodzimy nogę 8 razy. Raz na zewnątrz, wracasz. Dwa, kolano pracuje w linii z biodrem. Trzy, poczuj pośladek. Cztery, kotkuj sobie teraz. Pięć,
i 6, jeszcze dwa razy, 7 i ostatni 8. Uwaga, druga noga, zadzieramy stopy, podnosimy centymetr nad podłogę i odwodzimy. Raz. Tak, niestety jak robimy relacje na żywo, dwa, nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Koty teraz stwierdziły, że będą ćwiczyć. 4, zaraz sobie pójdą. 5, ej, mają sobie iść. 6, jeszcze 2, 7, ostatni 8. Odkładamy. Teraz robimy jeszcze mobilizację klatki piersiowej. Będziemy robić wymach do góry. Ręka może być trochę przygięta. 16 wymachów na zmianę, biodra nieruchomo. Jedziemy. Raz, druga, dwa, trzy. Odpychaj się ręką oporną od podłogi. 5. Cały czas wyrastasz w górę. 7. 8. Jeszcze 8. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8 i przechodzimy na pośladki do rolowania. Siadamy z przodu maty, nogi są zgięte w kolanach, wszystko jest złączone, ręce kładziemy pod uda. Prostujemy plecy, znowu siedzimy wysoko na pośladkach i zaokrąglamy do nocinek pleców, czyli podwijamy miednicę pod siebie. Raz dopnij wyraźnie pośladki, dociśnij nogi i wróć do góry. I znowu podwijasz miednicę, ściskasz pupę, pępek, on musi wleźć do środka i ciągnie do mostka, żeby te plecy nie były takie luźne, tylko są trzymane przez mięśnie brzucha. I wracasz. I znowu podwiń, czyli pamiętasz już, że brzuch trzyma ci cały tu kręgosłup i tyłek jeszcze, spręż pupę, ściskaj ją. I wracasz, jeszcze dwa razy. I góra. I ostatni. Uwaga, kładziemy się kręg po kręgu na plecach. Mam nadzieję, że nie będę miała dywanu Scotta. Ok, leżymy na plecach. Muszę go przesunąć, przepraszam. Odejdź tam. Tak, ok. Ręce wzdłuż tłowia. Nogi zgięte na ziemi. Plecy leżą długie. Próbujemy wydłużyć kręgosłup. Z wydechem klatka piersiowa opada, pępek się chowa. Miednica jest naturalna, nie wyginać się w plecach, nie podwijać tak jak było w poprzednim ćwiczeniu, tylko położyć się neutralnie. Tu ma być płaska przestrzeń na podbrzuszu. Podnosimy jedną nogę zgiętą, prostujemy w sufit. I teraz, noga jest długa. Wiem już, jak zachować prawidłową dietę, dlatego teraz czekają na nas zajęcia praktyczne, a konkretnie pilates. Łączymy się z Moniką Raszkę. I góra. Dwa, brzuch nie zostaje, góra, trzy i hop, stabilne plecy, cztery, wciskaj ręce w ziemię, pięć, sześć, dodaj sobie wydech przy opuszczaniu, wydech i jeszcze raz, wydech, zamieniamy nogę, podnosimy drugą nogę, prostujemy w kolanie oczywiście tyle, ile noga nam pozwala, uważajcie tylko, żeby nie podnosić pupy, kość krzyżowa ma leżeć na ziemi. Obniżamy 8 razy. 1 i góra. Wciskaj ręce. 2 i hop. Wydech, brzuch się chowa. Góra. 4 i góra. 5. Wcale nie musisz odkładać na ziemię. 6. 7. I jeszcze raz. 8. Odkładamy nogę na miejsce. Miednica zostaje cały czas neutralnie. Cofamy brodę w szyję. I podnosimy głowę, łopatki, ręce. Patrzymy na pępek. Ręce są delikatnie nad podłogą, ciągną do przodu. I odkładamy. I zawsze zaczynasz z cofniętej brody, podnosisz wzrok na brzuch i unosisz łopatki. Czuj, że trzymasz się na brzuchu. Nie zginaj głowy za bardzo, bo będzie cię bolała szyja. Zegnij głowę tylko tyle, żeby zobaczyć pępek, a resztę robią łopatki. Podnosisz je przez spięcie brzucha. Odkładasz i jeszcze raz podnieś. Patrzysz na brzuch. Wyobraź sobie, że ściskasz chusteczki pod pachami, czyli łopatki są takie dociągnięte. I teraz unosimy ręce do góry, jak najwyżej, ale jak poczujesz, że głowa opada, to obniż troszeczkę ręce. Łopatki mają zostać cały czas nad podłogą. Obniż i zrób 8 razy w tempie. Ręce góra. Raz i dół. Dwa, cały czas patrz na brzuch. 3, nie obniżaj łopatek. 4,
5 i jeszcze raz 6. Odkładamy na ziemię i teraz podnosimy jedną nogę zgiętą, dodajemy drugą. Poczujecie mocniej brzuch, bo nogi mamy w górze. Uwaga, żeby nogi nie opadały, tylko żeby kolana były nad biodrami. Pępki pochowane i prostujemy prawą nogę w dal. Trzymamy długą nogę, brzuch domknięty i uginamy. Druga noga w dal, wydłuż, oddychaj i uginasz. I jeszcze raz, prawa noga w dal, cały czas pilnuj głębokiego oddechu i uginasz. I druga noga w dal, plecy nieruchome, jak czujesz, że się wyginasz w plecach, daj nogę troszeczkę wyżej, możesz ją przygiąć w kolanie i ugnij. Podnosimy głowę, łopatki, ręce, patrzymy na pępek, prostujemy prawą nogę w dal. Patrz na brzuch, ciągnij rękami do przodu i ugnij. Druga noga w dal, patrz na pępek, daj wyżej łopatki, cały czas trzymasz się na brzuchu i ugnij. Prawa noga jeszcze raz. Mocne wdechy, ugnij, druga noga, ugnij, zostań w tej pozycji, daj ręce do góry, nie odkładaj łopatek i chwyć się za potylicę. Uwaga, powtarzamy jeszcze 4 razy, prawa noga w dal, patrz na pępek, uginasz, druga noga w dal, w brzuchu już powinien być ogień, uginasz, prawa noga jeszcze raz. I ugnij, i druga noga, wyżej łopatki, chowaj brzuch, trzymaj, nie może być balonem. Ugnij, odstaw jedną nogę, odstaw drugą nogę i rozluźnij wszystko. I teraz przejdziemy do setki, ćwiczenie oddechowe, będziemy pompować rękami górę-dół, wdech robimy na 5 i wydech na 5. Uwaga, podnosimy głowę, łopatki, ręce, dodajemy zgięte nogi i teraz spróbujcie wyprostować nogi do góry, tyle, ile dacie radę i kto czuje się na siłach, troszeczkę nogi obniża. Jedziemy setkę, wdech na 5, wydech na 5. Wdech 2, 3, 4, 5, wydech 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5, wydech 2, 3, 4, 5. Bierzcie sobie sami i teraz wydłużcie nogi przez aktywne pośladki. Jak obniżacie nogi, to powinniście poczuć, że pupa zaczyna się spinać. Dajcie wyżej łopatki, żeby plecy były stabilne. Jedziemy, mamy jakąś połowę, normalnie powinniśmy dojść do 100. Nie wiem, czy dzisiaj nam się uda. Robimy dalej. Wydłużamy nogi, dociskamy uda, dociskamy troszkę pośladki. Zróbcie jeszcze 10. Pępek nie wystaje. Zatrzymujemy, uginamy nogi, odkładamy na ziemię najpierw nogi i dopiero głowę. I teraz chwyćcie się pod jedną nogę i kołyską hop do góry. Jak ktoś ma duże problemy z plecami, to przez boczek stanie sobie do góry. No i jesteśmy w pozycji do rolowania, tak jak byliśmy na początku. Nogi razem, ręce pod uda, plecy proste. Podwijamy miednicę do połowy. Robiliśmy to wcześniej. Tu spojenie łonowe idzie w górę. Tu miednica jest podwinięta, ona już nie jest naturalna. Puszczamy ręce do przodu. I teraz ręce już zostają w ten sposób i wracamy do góry. Robimy bez trzymanki. Podwijamy, trzymamy się na brzuchu i na pośladkach. I wracamy. I znowu podwiń, dociągnij łopatki. Pilnuj, żeby tu góra się nie skracała. Kark jest długi. I wróć. I jeszcze raz podwiń. Teraz dodajemy sobie twisty. Prawy łokieć do tyłu, patrzysz za łokciem i wracasz. Druga strona. I przód, pępek zaciągnięty. Prawa strona i przód. Druga i przód. Jeszcze 2 razy. Jak bolą cię plecy, wróć troszeczkę do góry, mocniej podwiń miednicę. I jeszcze raz. I wracamy do góry. Uwaga, powtarzamy, podwijamy do połowy, spinamy pupę, stopy dociśnij do ziemi. I jedziemy 6 razy. Jedna ręka i wróć. Druga ręka, patrz za łokciem. I wróć. I 3. Nogi się nie ruszają. Miednica zostaje w miejscu. I hop. I 4. Skręcamy się w odcinku piersiowym kręgosłupa. I cyk. Jeszcze 2 razy. Brzuch też już powinien trochę palić. I przód. I ostatni. I przód. Wracamy do góry. Chwyćcie się pod nogi. I rolujemy się kręg po kręgu na plecy.
ręce wzdłuż tułowia, nogi ugięte mniej więcej pod kątem prostym i będziemy przechodzić do mostów. Starajcie się trzymać złączone nogi. Stopy razem, chyba że kogoś bolą na przykład plecy w dolnym odcinku przy mostach, można trochę kolana rozszerzyć, ale stopy trzymamy złączone. Robimy najpierw 8 mostów. Ręce wciśnij w ziemię, podnieś pupę w górę. Przytrzymaj. Brzuch powinien zostać domknięty, pośladki wynoszą biodra. Tutaj powinna być jedna prosta linia i odkładamy na ziemię. I znowu góra, czyli pośladki unoszą biodra. Zrobię na ziemię. I 3. Jak dasz radę, ściskaj całe nogi. I zrobię. I 4. I mięciutko kręg po kręgu dół. I 5. I zrobię. I 6. Pępek wciśnięty. Nie puszczaj brzucha, bo inaczej się wygniesz w plecach. I dół. Jeszcze 2 razy. 7. I dół. I ostatni 8. I dół. Ok, na chwilkę można sobie rozluźnić nogi i przechodzimy do modyfikacji w mostach. Uwaga! Połącz stopy, połącz nogi, podnieś biodra. Teraz podnosimy prawą nogę zgiętą i spokojnie odstaw. Bez zwalania nogi, tylko odłóż. Druga noga do góry. I na pełnej kontroli odkładasz. Biodra nie powinny się ruszyć. Prawa noga góra. I odstaw. Lewa. I odstaw. Jeszcze 2 razy. Nie obniżaj pupy. Prawa. Lewy pośladek trzyma mocno. Odstaw. I druga. I odstaw. Zroluj na ziemię. Rozluźnij sobie nogi. Będzie jeszcze jedna modyfikacja. Jak podniesiemy w moście nogę, wyprostujemy ją w dal, ugniemy, odstawimy. Uwaga, ręce na ziemi, podnosimy biodra. Kolce biodrowe mają być cały czas równo. Prawa noga zgięta góra, wyprostuj w dal, ugnij i zamieniasz. Druga noga góra, wyprostuj w dal, wyrusz nogę wyciągając biodra. Ugnij, odstaw. Prawa noga góra, wyprostuj w dal. Ugnij, odstaw. Druga noga góra, wyprost w dal. Ugnij, odstaw, nie opuszczaj bioder. Jeszcze raz, prawa noga góra, wyprostuj w dal. Ugnij, odstaw i ostatni raz. Lewa, wyprost. Ugnij, odstaw i zrób jeszcze łatwiej z kontrolą biodra na ziemię. Rozluźnij nogi. Możesz sobie wyprostować na ziemię i zadrzeć stopy. I teraz przejdziemy do kolejnego ćwiczonka. Będziemy robić za chwilkę koła nogami. Zanim to zrobimy, przyciągnijcie prawe kolano zgięte do siebie, chwytamy pod kolanem. Lewa noga powinna leżeć na środku naszego ciała, stopa lewa zadarta i ta lewa noga się wbija w ziemię. Teraz prawą nogę próbujemy wyprostować 6 razy w górę. Raz, prostujemy tyle, ile oczywiście możemy. 2, plecy leżą spokojnie na ziemi. 3, pępek jest aktywny, on się trochę tam chowa do środka. 4, jeszcze 2 razy. 5 i 6, zostawimy nogę u góry. Teraz połóżcie ręce wzdłuż tułowia. Noga nie musi być prosta, bo jeżeli Wam noga opada, to ugnijcie ją w kolanie, tak żeby kolano było nad biodrem. Próbujemy tą prawą nogę troszeczkę piętą zrotować do środka, czyli delikatnie pięta do wewnątrz, żeby były równo ustawione biodra. I teraz noga idzie na zewnątrz, tyle odwiedź, żeby ta lewa noga i lewy pośladek się nie ruszyły i przez dół zatocz kółeczko. Znowu noga na zewnątrz, przez dół zatocz kółko bez ruszania pupą. Na zewnątrz i hop kółko. Na zewnątrz, dół, środek, stoisz. Na zewnątrz, dół, środek, stoisz. Jeszcze raz. Na zewnątrz i kółko. Ugnij nogę, przyciągnij do siebie. I zamieniamy. Przyciągamy lewą, a prawą odkładamy na ziemię. Prawa noga na środku ciała, prawa stopa zadarta. Zwróć uwagę, żeby już były równo kolce biodrowe. Nie podnoś lewej pupy w górę, czy lewego pośladka, opuść go w dół.
chwytasz pod nogę. Uwaga, prostujemy. Raz. Dwa. Trzy. Cały czas leżymy jakby równo, barki równo, biodra równo. Jeszcze dwa razy. I szósty zatrzymamy. Stop. Jak za bardzo boli Was udo z przodu, to troszkę tą nogę przygiąć, ok? Podkręcamy piętą do środka, żeby bardziej zaangażować do pracy przywodziciele, czyli tą część przyśrodkową uda, a nie samo udo tutaj przy mięśniu czworogłowym. Tu, bardziej na przyśrodkową część. Wciśnij ręce, wciśnij barki i odwodzimy nogę delikatnie na zewnątrz. Prawą nogę wbij w ziemię i przez dół zatocz kółko. Na zewnątrz. I hop, kółko. Na zewnątrz, wydech, kółko. Na zewnątrz, plecami nie ruszaj. Na zewnątrz, tu brzuch robi mocną robotę. Na zewnątrz, hop, kółko, jeszcze dwa razy. Na zewnątrz, ciach. I ostatni raz, hop. Przyciągnij kolano do siebie. Przyciągnij drugie. Pogibaj się na boczki delikatnie. I odkładamy jedną nogę, drugą. Teraz wyprostujcie sobie nogę tą od mojej strony, od strony waszego ekranu, tą samą rękę i przerzućcie się na brzuch. Jesteśmy na brzuchu. Sprawdzę sobie czas, mamy jeszcze chwilę. Więc jedziemy teraz łabądki. Trzeba pomobilizować kręgosłup jeszcze w drugą stronę. Ściskamy pięty, całe nogi są razem jak taki rybi ogon i tutaj też napinamy pupę, czyli wszystko jest ściśnięte. Ręce przy żebrach, łokcie nie sterczą na zewnątrz, tylko patrzą do tyłu i kładziemy czoło na ziemię. I teraz pępki są troszkę wciągnięte, podnosimy wzrok przed siebie, unosząc delikatnie mostek. Staramy się to robić na jak największym wydłużeniu, nie wyginaniu, tylko wydłużaniu. Odkładamy. I znowu od nosa idziemy do góry. Delikatnie się wynosimy w górę na mięśniach. Łokcie patrzą do tyłu, nie na zewnątrz. Ściskaj pachy. Odłóż. I znowu góra. Zwróć uwagę jeszcze na brzuch, żeby nie był luźny. Zawsze troszeczkę pępek wciągasz, a pupa się spina. Odłóż. I góra, hop. I odłóż. Jeszcze trzy razy. Wdech, góra. Wydech, dół. Wdech, góra. Ściskaj pięty. Wydech, dół. I jeszcze raz, góra. Zostajemy w tej pozycji. Skręcamy głowę w jedną stronę, bez ruszania barkami. Teraz skręcamy głowę w drugą stronę. Łopatki ściągnięte, łokcie ciągną do tyłu. Patrzymy przed siebie. Na chwilkę odrywamy ręce, staramy się, żeby korpus nie opadł. Mocniej dopnij pupę, jeszcze się wydłuż kręgosłupem i odłóż na ziemię. Siadamy na piętach, siad japoński. Stopy razem, kolana troszeczkę szerzej i mocny skłon do przodu. Zrób kilka mocnych wydechów, wciskaj korpus między uda. Zroluj się do góry. I na koniec zrobimy ćwiczonko, które się nazywa Mermaid Stretch. Siadamy w ten sposób, przyciskamy tu jedną ręką stopy do pośladków. Jak kogoś bardzo bolą kolana, może trochę rozszerzyć pozycję, może będzie lepiej. Ręka do góry, wyrównujemy boki. Zobaczcie, ten bok nie może być dłuższy. Trzeba ściągnąć łopatkę, żeby barki były równo, brzuch podciągnąć. I jedziemy na wdechu do nóg. Wdech. Wydech, ręce bok. Wdech na łokieć w drugą stronę. I wydech, chwytamy nogi. Wdech. Wydech, środek. Wdech na łokieć. Wydech, chwyć nogi. I jeszcze raz. Wdech. Wydech, rośniesz równo barki. Na łokieć. I chwyć. Bardzo dobrze, mam nadzieję, że dobrze. Ręce do tyłu, przekładamy nogi przez przód na drugą stronę. Chwytamy tu blisko, dociągamy pięty do pupy. Ręka do góry, wyrównujemy boki, brzuch podciągnięty. Nie robcie tego na luźnym brzuchu.
i idziemy do nóg. Wdech. Wydech w środek. Wdech na łokieć. Wydech, chwyć nogi. Wdech. Wydech w środek. Wdech na łokieć. I chwyć jeszcze raz. Wdech. Wydech, literka T. Wdech. I wydech, chwyć. Podciągnij kręgosłup. Dopiero się rozluźniasz. Usiądź sobie tak, jak zacząłeś lekcję. Wdech. Wydech. Dwa. I ostatni raz. No i koniec. Brawo dla Was. Bardzo dziękuję. I do zobaczenia kiedyś na żywo. Pa, pa. Za chwilę porozmawiamy o spinningu, ale ze mną jest już Kasia Wojtera. Witam serdecznie. Instruktorka gdyńskiego poruszenia i nie tylko. Dokładnie. Jestem animatorem, trenerem aktywności prozdrowotnych, zajmuję się zdrowym ruchem, świadomą pracą z ciałem oraz szerzeniem wiedzy na temat mięśni na miednicy, bardzo ważnej struktury w naszym organizmie, od której bardzo wiele zależy. Na co dzień prowadzę tak zajęcia o charakterze prozdrowotnym, szereg warsztatów i to na razie na tyle. A co będziemy robili z Tobą dzisiaj? A dzisiaj chciałam serdecznie zaprosić na dwie krótkie sekwencje. Jedna to będzie dla kobiet w ciąży, a druga dla kobiet po połogu. Pamiętajmy, wszystko wykonujemy w zgodzie z możliwościami, nic na siłę, słuchamy swojego ciała, ono nam zawsze podpowie, co jest dla nas najbardziej optymalne i jesteśmy dla siebie wyrozumiałe. Bądźcie gotowi. Wracamy po zajęciach, natomiast teraz będzie nie mniej aktywnie. Na naszym fotelu jest Patrycja Celmer, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej. Dzień dobry. Oraz instruktor spinningu. I właśnie o spinningu będziemy rozmawiać. Więc pytanie najbardziej oczywiste, czym tak naprawdę jest spinning? Spinning jest to symulacja jazdy po terenie górskim na specjalnym rowerze spinningowym, przeznaczonym do tego, aby poza sezonem odbyć trening kolarski na sal. I na czym polegają takie zajęcia? Czas trwania spinningu to optymalnie 60 minut i jest to jazda na rowerze spinningowym do rytmu muzyki. I ta muzyka ułożona przez instruktora nie jest tutaj przypadkowa. Tak naprawdę ona wyznacza tempo jazdy, informuje nas o tym, jaki odcinek w danym momencie przemierzamy. Kluczem do tego jest jazda do jej rytmu oraz odpowiednie obciążenie. A więc niezbędna do odbycia treningu jest muzyka. Ale co musi przynieść ze sobą uczestnik, aby w takich zajęciach brać udział? Na pewno powinien ubrać się w wygodny strój sportowy, taki, aby on odprowadzał wilgoć podczas treningu. Na pewno napój, woda mineralna i obuwie na grubej podeszwie, tak aby zachować stabilizację stopy podczas jazdy. Jak wygląda trening na rowerze spinningowym? Zajęcia charakteryzują się tym, że nie siedzimy z pośladkami na siodełku podczas całych zajęć. Wstajemy do pozycji drugiej stojącej i do pozycji trzeciej stojącej i wówczas kluczem jest to, aby cały ciężar ciała utrzymać na nogach. Dłonie służą nam tylko do zachowania równowagi podczas jazd. Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze spinningiem, mają taki odruch, że ten ciężar ciała przerzucają na pierwszą partię ciała. Wówczas, gdy się na tym złapią, muszą przerzucić ten ciężar ciała na nogi, a tak jak powiedziałam, ręce służą nam tylko do zachowania równowagi. Dobrze, w takim razie na jakie efekty możemy liczyć, gdy taki trening wykonujemy prawidłowo? Do efektów możemy tutaj zaliczyć utratę tkanki tłuszczowej, oczywiście przy odpowiednio zachowanym deficycie kalorycznym. Na pewno poprawia nam się układ oddechowo-krążeniowy, wzmacniają się mięśnie, wzrasta odporność organizmu, następuje też wyrzut endorfin, czyli redukuje nam się stres i napięcie. Z jakiej liczby treningów może zacząć amator? Moim zdaniem najlepiej zacząć od 2 jednostek treningowych w tygodniu. Z czasem, gdy już poczujemy się pewnie na zajęciach, można wydłużyć do 3, maksymalnie do 4 jednostek treningowych na tydzień. Wiemy już, na czym polega spinning i jak się do tego przygotować.
A gdybyśmy mogli krótko podsumować, jakie są najważniejsze rzeczy, aby zacząć przygodę ze spinningiem? Najlepiej zgłosić ten fakt, że jesteśmy po raz pierwszy na zajęciach od razu do instruktora, tak? On nam pomoże ustawić odpowiednio rower, poinstruuje nas, jakie są zasady podczas jazdy. Bardzo ważną rzeczą jest też, aby nie podchodzić do pierwszych zajęć zbyt ambitnie, tak? Najlepiej jest obserwować grupę, próbować sobie tych zajęć, nie przychodzić z takim nastawieniem, że musimy przejechać te zajęcia od deski do deski. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Patrycja Celmer, instruktor spinningu, a my widzimy się już niedługo. Pamiętajcie, jeżeli będziecie wykonywać jakąkolwiek pozycję bądź ćwiczenie, nic nie może wywoływać bólu, większego dyskomfortu. Wszystko robimy w zgodzie z możliwościami i wsłuchujemy się w swoje ciało. Ono nam zawsze podpowie najlepiej, co jest dla nas najodpowiedniejsze. I jesteśmy dla siebie wyrozumiałe. Jeżeli jesteście gotowe, no to zaczynamy. Zaczniemy sobie w pozycji siedzącej. Tak? Może to być wygodny siad skrzyżny. Pamiętamy, zawsze siadamy na guzach kulszowych, czyli podwijamy swoje pośladki i na tych kościach siadamy. Pamiętamy o wydłużonej sylwetce. Tępek delikatnie kierujemy do kręgosłupa, zachowując neutralne krzywizny kręgosłupa. Łopatki ściągamy, jak barki idą do tyłu, barki idą również do dołu. Swobodnie dłonie odłożone mogą być na kolanach, głowa wydłużona, broda delikatnie cofnięta. Zaczniemy sobie od oddechu. Weźmy wdech i wydech ustami. Chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na nasz oddech. Możemy odłożyć sobie dłonie pod biustem, na żebrami, kciuki odwrócone do tyłu i na wdechu zwróćcie uwagę, aby żebra mocno się rozeszły do boku, a z wydechem wszystko wraca do swojej formy spoczynkowej. Wdech nosem, żebra mocno się rozchodzą, a z wydechem wracamy do formy spoczynkowej. Również z wydechem możesz sobie wyobrazić, że przytulasz swojego maluszka. Weź wdech, mocno żebra idą do boku, do tyłu. Staramy się oddychać w 360 stopniach. I wydech ustami powrót. Jeszcze kilka powtórzeń. Uwagę, jeżeli wykonujesz wydech ustami, to nie robimy tak zwanego dzióbka, bo ten dzióbek bardzo spina naszą żuchwę, tak? A nie zapominamy, że jak żuchwa spięta, to również będziemy spinać swoje dno miednicy, czyli mięśnie oplatające cewkę moczową, odbyt, a u kobiet również pochwę. Swobodny wydech, swobodna żuchwa. Ostatni raz weź wdech, żebra mocno do boku, do tyłu i z wydechem powrót. Ramiona w górę, wdech, łączymy dłonie nad głową i umieszczamy dłonie na wysokości klatki piersiowej. Klatka jest otwarta, wszystkie palce dłoni rozszerzone i wyprostowane. Broda do mostka, dłonie ku podłożu i wracasz. Pamiętaj o spokojnym, miarowym oddechu. Ostatni raz, zatrzymaj się, weź wdech i z wydechem spoglądamy z prawej na lewą stronę.
ostatnie dwa razy. Pięknie. Patrzymy się przed siebie. Ramiona do boku, tak, możemy strzepnąć napięcie, pozaciskać swoje dłonie, dłonie w piąstki i zaczynamy dogrzewać stawy łokciowe. Pamiętaj o oddechu. Wdech nosem, wydech ustami. I na zewnątrz. Nadgarstki są nieruchome, koncentrujemy się na stawach łokciowych. I luz. I teraz krążymy barkami mocno do tyłu. Otwórzcie klatkę. Wdech nosem, wydech ustami. Ostatnie dwa. Super. Ręce w górę, mocno się wyciągasz. Zwróć uwagę, żeby łokcie były wyprostowane, palce dłoni szeroko, wnętrze dłoni do siebie. Mocno się wyciągasz, weź wdech z wydechem, odkładasz lewą dłoń na matę, mocno wyciągając cały prawy bok. Poczuj, jak pięknie prawa strona się rozciąga. Idziemy w górę, mocno się wyciągasz, barki są w dole, z wydechem odkładasz prawą dłoń na podłoże, mocno wyciągasz cały lewy bok. Wykonujesz wszystko w swoim tempie. Weź wdech i z wydechem skłon. To ćwiczenie pięknie rozciąga obszar międzyżebrowy, który bardzo często jest mocno przykurczony, tak, pospinany. Jeżeli ten obszar przepony oddechowej jest mocno pospinany, to często właśnie obszar przepony miednicy, czyli najgłębszej ich warstwy, również będzie charakteryzował się podwyższonym napięciem. Mocno się wyciągnij, weź wdech, z wydechem odkładamy lewą dłoń i zostań dłużej w tej pozycji. Zwróć uwagę, że klatka jest cały czas otwarta. Nie kieruj ramienia do przodu. A teraz, biorąc wdech, przenosimy lewą dłoń do boczku i jak się uda, próbujemy odłożyć prawą dłoń na lewą. Głowa luźno znajduje się między ramionami. Weź wdech i z wydechem idziemy w górę. Mocno w górę. Zwróć uwagę, że barki są cały czas w dole. Z wydechem odłóż proszę prawą dłoń na podłoże i wyciągasz cały lewy bok. I teraz chciałabym, żebyś z wydechem przeniosła prawą dłoń do boczku. Jak się uda, lewą dłoń odkładasz na prawo. Luźno głowa. Cały czas swobodnie, miarowo oddychasz. Weź wdech, z wydechem wychodzimy z pozycji. Mocno się wyciągamy i luz. Pięknie. Teraz będę chciała, żebyśmy przeszły do klęku podpartego. Zwróć uwagę na sylwetkę. Pięty znajdują się w linii łydek. Chcę, żeby stopy były aktywne. Kolana na szerokości naszych kolców biodrowych. Uda nie są złączone. Pępek delikatnie do kręgosłupa. Zwróć uwagę, aby nie pogłębiać lordozy lędźwiowej, która w ciąży bardzo często się pogłębia. Dłonie znajdują się pod barkami. I proszę zwróć uwagę, żeby wszystkie palce dłoni były wyprostowane, kciuki również, a palce środkowe równolegle względem siebie. Tak, w klęku podpartym bardzo często lubimy schować klatkę, czyli zachęcam, żeby jeszcze dodać sobie taką rotację, tak jakbyśmy chciały dokręcić łokcie od zewnątrz, głowa w linii kręgosłupa. Rozpoczniemy sekwencję od pozycji krowy kota, aby uelastycznić kręgosłup. Na wdechu wykonujemy pozycję krowy, spoglądamy naprzód maty. Zwróć uwagę, że nie pogłębiam lordozy lędźwiowej, gdyż tak jak już wspomniałam, lordoza lędźwiowa w ciąży lubi się pogłębić. Zostawiamy neutralne ustawienie kręgosłupa i z wydechem ustami dociskamy dłonie w podłoże, chowamy głowę między ramiona, mocno zaokrąglasz cały grzbiet. Chwileczkę wytrzymaj i na wdechu ponownie przechodzimy do pozycji
krowy. Z wydechem dociskasz dłonie w podłoże, chowasz głowę między ramiona, zaokrąglasz mocno grzbiet. I na wdechu ponownie, ostatni już pozycja krowy. I wydech, pozycja kota. Wróć proszę do pozycji neutralnej. Możesz zostać w tej wersji ćwiczenia albo razem ze mną dodać okręgi, tak? Na wdechu idziemy do pozycji krowy, sylwetkę kierujemy na prawą stronę, z wydechem przechodzimy do kota, kierujemy sylwetkę do sufitu i następnie na lewą stronę. Ponownie pozycja krowy, z wydechem idziemy do kota i wykonujemy sobie kółeczka w prawą stronę. Pamiętaj o oddechu. Oddech jest naszą bazą. Ostatni raz. Pięknie. I teraz w drugą stronę. Pozycja krowy, zaokrąglany grzbiet, mocno idziemy na drugą stronę. Tak, pozycja krowy, następnie kot i na prawą stronę. Oddychaj. Ostatni już raz. Pięknie. Klatka cały czas otwarta. Teraz chciałabym, żebyś z wydechem przeniosła lewą stopę po zewnętrznej stronie maty. Tak? Jeżeli masz ochotę, możesz delikatnie cofnąć prawą nogę. Zwróć uwagę, że stopa z tyłu jest aktywna. Wykonamy sobie okręgi. Tak? Chciałabym, żebyśmy wykonywały okręgi w prawą stronę. Koncentrujemy się na ustawieniu stopy. Dociśnięte trzy punkty stopy. Kość pod dużym palcem, pod małym na środku pięty. Szeroko palce stopy rozstawione. I wykonujemy ćwiczenie, które pięknie otwiera biodra. Pamiętaj, wszystko wykonujesz w zgodzie z możliwościami. Ostatnie dwa powtórzenia. Zatrzymaj się, weź wdech i z wydechem będę chciała, żebyś przeniosła lewą stopę tak w linii prawego kolana. Stopa mocno dociśnięta, palce patrzą jakby przed siebie. Otwierasz się mocno na wdechu, a z wydechem chowasz lewe ramię pod prawą pachę. Otwórz się proszę, weź wdech. I z wydechem chowamy lewe ramię pod prawą pachę. Jeżeli masz ochotę, możesz zostać w tej wersji ćwiczenia albo razem ze mną spróbować dodać obniżenie miedniczy, czyli z wydechem oprócz tego, że lewe ramię idzie pod prawą pachę, dodajemy obniżenie bioder. Biodra kierujemy w kierunku prawej pięty z wydechem. Ćwiczenie to bardzo fajnie otwiera klatkę, rozciąga wewnętrzną stronę uda. Ponadto angażujemy delikatnie mięśnie skośne brzucha, ale poprzez obniżenie miednicy zaangażowałyśmy również dolną część grzbietu. Ostatni raz proszę, mocno się otwórz, weź wdech. Z wydechem dłoń wraca i z wydechem przenosimy ponownie lewą stopę po zewnętrznej stronie maty. Tym razem chciałabym, żebyśmy wykonały okręgi w stronę lewą. Pamiętaj, jeżeli masz ochotę robić pauzę, robisz. Ostatnie dwa powtórzenia. Pięknie, zatrzymaj się, weź wdech i z wydechem wycofujemy lewą nogę. Pamiętaj, klatka otwarta, nie zapomnij o sylwetce. Zrobimy to samo na drugą stronę. Wyciągamy prawą nogę do boku. Zwróć uwagę, żeby prawa pięta znalazła się w linii lewego kolana. Pępek do kręgosłupa i na wdechu mocno się otwierasz
i z wydechem prawe ramię kierujesz pod lewą pachę. Wdech nosem, wydech ustami. Ostatni raz, jeżeli masz ochotę, możesz dodać wersję numer 2, czyli dodajemy obniżenie miednicy. Wdech, otwierasz się z wydechem. Hop. Ostatni raz. Mocno się otwierasz, weź wdech, z wydechem dłoń wraca. Umieszczamy prawą stopę po zewnętrznej stronie maty i zaczynamy krążyć mocno w prawą stronę. I zmiana kierunku. Zatrzymaj się, weź wdech, z wdechem kierujemy kolano do tyłu. Będę chciała teraz wykonać krótkie ćwiczenie, pięknie rozluźniające między innymi mięśnie dla miednicy. Ale żeby nasze nadgarstki odpoczęły, zachęcam, żebyśmy przeszły na przedramiona, oparły się czołem tak, o dłonie i zaczynamy wykonywać ruch miednicą. Tak możemy wykonywać ruch przodo i tyło pochylenia, tak, bądź kierować bioderka z lewej na prawą stronę. Jest to pozycja odciążająca mięśnie dna miednicy, pięknie rozluźniająca ten obszar. Ponadto uelastyczniamy dolną część naszego kręgosłupa i grzbietu oraz pięknie można dostymulować maluszka właśnie. Jeszcze kilka ruchów, trzymaj się przód, tył, z lewej na prawą stronę, ruch okrężny, tak jak czujesz i na co masz ochotę. Weź wdech nosem i z wydechem ustami przechodzimy do klęku podpartego. Klatka otwarta, następnie do pozycji dziecka. Kolana szerzej niż biodra, paluchy razem. Z wydechem kierujesz biodra mocno do tyłu, a z wydechem przesuwamy dłonie do przodu. Odkładasz głowę na podłoże, nie zapominając, aby znalazła się w linii kręgosłupa. Zostań proszę w tej pozycji i spokojnie, miarowo oddychaj. Pozycja dziecka pięknie rozciągnie cały grzbiet, pośladki, otworzy biodra. Również możemy poczuć, jak fajnie rozciągają się przywodziciele, czyli wewnętrzna strona. Ponadto jest to jedna z takich fajnych, kojących, rozluźniających pozycji. Zostań w niej, ile masz tylko ochotę. Weź głębszy niż do tej pory wdech nosem i dłuższy niż zwykle wydech ustami. Powolutku, poprzez zaokrąglenie grzbietu, przechodzimy do siadu, do wygodnego siadu. Ręce unosimy w górę, mocno się wyciągamy, łączymy dłonie, umieszczamy je na wysokości klatki piersiowej. Bardzo Wam dziękuję.